Siemano, widzowiczyk z tej strony i witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Banda. Moi drodzy, teraz jedziemy do babci Biego i zapytasz się, co w tym takiego super, że mówisz to gościu na początku. Babcia Biego jest piękną kobietą. Zapamiętaj to sobie, ja jestem lekko chory, ale dzisiaj postaram się dla was poprowadzić ten odcinek jak najlepiej umiem. A jest on kontynuacją z poprzednich odcinków, więc widzowie, trwa wojna naszego gangu Snowsies kontra nowych gości z Vespucci, o których nigdy nie słyszeliśmy. Na to mogą być naprawdę grube problemy, ale do tego potrzebuję widzu twojej łapki, żebyś ją zostawił, kurczę, spar nasz gang Marcinka, więc jeżeli chcesz pomóc, to pamiętaj, że jedna łapka to jeden dolar, a z ostatniego odcinka było aż tyle dolarków, bo zostawiliście aż tyle łapek. Bardzo wam za to dziękuję, kurczę, i przypominam o tym, że jeżeli chcesz mnie wesprzeć, to też zostaw subika, bo jak będzie 100 koła subów, to skaczę ze spadochronu. Oczywiście macie czas z tym challenge'em do maja. No i widzowie, jeszcze Instagramik zapraszam, ale kurczę, dzieją się tutaj grube rzeczy. Musimy iść odwiedzić babcię Bigiego. A tak w sumie nie wiem, czemu ją odwiedzamy, chwilę, ale Marcin. Bardzo Jimmy chciał. Widzowie, sami posłuchajcie. Zapraszam was do odcinka i degustujcie się tym seansem. Słuchajcie, musimy zagadać do niej, bo potrzebuję od niej jednej informacji. Ona zna tu prawie całe kurcze miasto. To jest, ona jest tak stara, jak wiesz. Ty, jak to? Ty, Landa? Ty, Landa? Halo, Landa, ty co tu robisz, cholera? No, wiesz co, nie mogę gadać zbytnio. Spieszę się, wiesz? Aha, a co robisz u babci Bigiego? Nie twój interes. Aha, no dobra. No, hej, pa. Ciekawe, co u niej robił, co? Yamakuta? Może żarty dostarczą. Cześć, dziadki moje kochane. A witamy panią, witamy panią Bigi. Co tam u pani? Potrzebujecie moje drogie dzieci. Damy do Bigiego, jak on się pani czuje. Pani Makota, wczoraj. Jestem uczulony. O kurcze, kot. Sierściucho, psik, psik. Paszę, Cierściuch, no, wracając, przyjechaliśmy tu do pani z pewną sprawą, zapraszam na tyły. Pewnie idę, syneczko ty mój kochany. Przepraszam. Ale ty pięknie wyglądasz dzisiaj. No, no, dziękuję, dziękuję bardzo, ale przepraszam, że tak w masce i w tych wszystkich, ale wiesz, lepiej nie zostawiać śladu. Poza tym, potrzebuję się dowiedzieć kilku jednych rzeczy. Po pierwsze, na jakiej pani jest diecie, bo pani świetnie wygląda, prawda chłopaki? Tak. No, a wracając, chciałem się zapytać o jedną rzecz. Zna pani tu prawie wszystkich, co nie? No, znam. Dzięki, znam. To chciałbym się zapytać, ilu było właścicieli siłowni na Vespucci Beach? Kojarzy pani? Czterech. A może pani wymienić ich z imienia i nazwiska? Chronologicznie? Ja wszystko rozumiem, synku. Osiedlowy monitoring i te sprawy. Ale tyle znaczy, to ja chyba nie wiem. No to... A, kurczę, kojarzy pani takiego ziomka jak Ramzes? A tego pieska to akurat kojarzy. No, to on jest z Vespucci, co nie? I on prowadzi takie studio tatuaży. Widziała pani tam? Los Santos FN? Co reportaż widziałam, był? Widziałam. No to właśnie ten, sprawka tu takich ludzi tam. Jestem dumna z tego, co oni zrobili. No ja też jestem właśnie dumny, ale... Ale widzowie, posłuchajcie o partnerze dzisiejszego odcinka. A partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Skatedrop, na którym możecie otworzyć różne gry, różne skiny do CSK i możecie to wszystko pomnożyć, ale dajcie mi chwilę, żebym was wprowadził. Wchodząc na stronę z wiele różnych zakładek, was będzie na pewno interesowała na samym początku Daily Case. Moi drodzy, tu są darmowe przedmioty, które możecie otrzymać od razu, a po nowym update'cie weszły nowe zadania, które musicie robić, żeby właśnie takie free case'y otwierać. Widzowie, musimy otworzyć skrzynkę za 6 zł, zaraz to zrobimy i pokażę wam, jak to działa. Ale teraz otwórzmy sobie za pierwszy dzień. Przy okazji, trwa event, widzowie. Event będzie trwał jeszcze kilka dni, więc możecie się na nią załapać. Bardzo fajne tutaj są skrzyneczki, można coś fajnego otworzyć, więc ja się jaram, ale otwórzmy sobie takich 5, bo potrzebujemy do naszego questa. Za 50 zł oczywiście leci. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale no, do questa się przyda. I patrzcie, w Daily Case'ach teraz pojawiło nam się, że możemy otworzyć sobie taką skrzyneczkę. No i zobaczcie, co z niej wyleci. No. O kurczę, jakby to 40 dolarów, no. Jak na Daily Case'a jest spoko. Widzowie, pamiętajcie, że tych skrzynek jest dużo. Macie tutaj 6-7 leveli nawet. I to wszystko zależy od was, czy wy chcecie to otworzyć. Ale odnośnie eventu, zobaczcie, za każdy level macie tutaj różne skrzynki, czyli możemy otworzyć sobie na przykład level pierwszy. Open for free. Oczywiście otwieramy. Już myślałem, że będzie kosa, widzowie. Ale mamy voucher. No i w takim razie otwórzmy sobie level 12, czyli ten najcięższy, kurczę. No i mamy voucher, widzowie. Ale pamiętajcie też o zakładce Free Gold. To jest zakładka, w której możecie robić questy i otwierać potem za to golda skrzynki. Questów jest naprawdę dużo, więc każdy sobie poradzi. A skrzynie za złoto są następujące. Otwórzmy sobie takich kilka szarków. 5 na przykład. Oj, widzowie, jakiś kałaszników, kurczę. No i fajnie. 7,60 za darmo. To jest bardzo też fajna sumka, dlatego widzowie, pójdźmy sobie na upgrader. Tam możecie upgrade'ować skin na lepsze. Zobaczcie to. Na przykład spróbujmy zrobić to od Eagle'a. No i chyba będziemy go mieli, kurczę.
Tak to działa, raz się wygrywa, raz się przegrywa, jak dobrze wiecie. No i widzowie, pamiętajcie, żeby kurczę grać z moim kodem DZIK. Daję wam 2,5 zł i 10% przy doładowaniu, możecie oczywiście go używać. A ja jeszcze znajdę jakąś batelkę na sam koniec i zobaczymy kurczę, jakiegoś mocnego zawodnika może znajdziemy. Na sam koniec batelka za 250 zł, zobaczymy. Będzie ktoś się... Oj, się odważył. Dobra widzowie, poleciało, patrzcie to. Okej, w pierwszej wygrywamy, to bardzo dobrze. I w drugiej... Jo, też wygrywamy, okej, 850 zł dla nas. Widzowie, tym akcentem kończę tą stawkę. Odsyłam was do odcinka, pamiętajcie o kodzie DZIK. Pamiętajcie o free case'ach, o wszystkim kurczę co powiedziałem. Kod DZIK, jeszcze raz 2,5 zł i 10% przy doładowaniu. Pamiętajcie o tym naprawdę, a ja już się odmeldowuję widzowie, trzymajcie się. Cześć, zapraszam do odcinka. Bardziej tu mi chodzi o to, bo załatwiła mi pani te dokumenty, prawda? Jestem Jacob Smith teraz na niedługi czas, nie? No i to dalej, synku. No, no, no i pytanko, czy ten Ramzes, słyszała pani coś o nim? No, mieszka tu pani długo, a ja gościu totalnie nic nie słyszałem. No, on jest jeszcze młody, no synku, wiesz o co chodzi. Ja tylko taki, wiesz, co i moja skrażynka obok, tam Halinka. Wszyscy się coś znamy, ale takich młodych ludzi to chyba nie za bardzo. Okej, okay. Wracając do tego, jak się pani czuje? A dzisiaj bardzo fajnie, no taka pogoda troszkę fajniejsza jest, synku, nie? A, proszę uważać tam na Bigiego tego, no na Bigiego, żeby mi tam mu się krzywda nie stała, dobrze? No właśnie mi kable przegryzł. To, Bigi? No Bigi, przegryzł mi kable od kablówki. Głodny był, obiadu zapomniała zrobić, wiem jak mimo się oglądała, mi to taka sytuacja. A co pani gada, kurczę, niemożliwe, dobra chłopaki. No ja ci mówię, synku, mówię ci. Ma ktoś jeszcze jakieś pytania do pani Bigowej? A, nie, jesteś bardzo spokojny chłopak. Tak, tak. Powiesz mi, synku, nie jest taki spokojny. A dlaczego? No bo tu mi kable przegryzie. Wczoraj mi całą lodówkę zażarł. No ja nie wiem, co ja nie miałem nawet z czego tego obiadu zrobić. Aż mi kable przegryzł. Jakiś szczur, czy nie wiem. Spokojnie, proszę się na niego nie gniewać. Wczoraj był trochę rozgołocony, no bo akcja była. No właśnie no, zarabiał pieniądze. Tak trochę rozebrany chodził. A, to już nie mój interes. Ale mniejsza, co ty robił taki Turek, Landa Kebab? No powiekasz nie muszę, jak ma tu przyjechać, to zakupy żeby zrobił, bo mleka nie ma. Ale kto, Landa? No nie ma mleka, nie ma niczego. Do tego przystojniaka to ty zostaw. Ja się z nim dobrze bawię. Dobra, chłopaki, to zabierę wiesz, się, to nie dowiemy. Plecy bolą, więc się nie bawimy za bardzo, ale dajemy radę. Tak, tak, to dobrze, przekażę ale pani Bi... Ale w młodości jogę. Tak. No, chodź, chłopaki. Zobaczyć. Nie, spierdzielamy stąd. Ja pierdzielę, babcia Bigiego to jest niezła wariatka, ale nie powiedziała nam za wiele informacji. Chcieliśmy się dowiedzieć, kim są goście, którzy zagrażają potencjalnie naszemu życiu i naszym interesom. Dlatego widzowie, wsiadamy z Jimmy, wsiadamy z chłopakami i jedziemy stąd. Mleko mi spadło. Mydło spadło. Aha. Ale widzowie, nie zwracam na to uwagi. Babcia Bigiego to niezła wariatka widocznie. No w końcu taki Bigi to też niezły wariat. Widzieliście to w ostatnim odcinku, jak mu odwaliło. Ja pierdzielę, w ogóle skąd on miał wtedy taką broń? Jak nie oglądałeś, widzu, oglądnij. Bardzo fajny odcinek, a my teraz musimy dowiedzieć się kim, jak możemy złapać tą Ramzesa, bo ostatnimi razy chyba nie udało nam się go złapać. Przynajmniej no był taki rozpierdziel, że jeszcze zdążył do nas zadzwonić, więc trochę lipa. Chłopaki, musimy jakoś odszukać tego Ramzesa. Wczoraj mam telefon. No halo, kto tam? Halo Marcin. Co jest grane, Andrew? Problem jest, przyjeżdżaj na firmę. Ale jaką firmę? Na rafinerię, wszystko ci wyjaśnię. Ale jaki jest problem? No powiem ci na miejscu, to nie jest rozmowa przez telefon. No dobra, zaraz tam będę. A, i chłopaki, pamiętacie jak wczoraj wam powiedziałem, że macie skontrolować Elburo? Że idziemy tam skontrolować w sumie. No to wiecie co się stało? Nic się nie stało, cholera, nic. Nie przyjechali wtedy, spaliliśmy im lokal, a oni nic. Jestem ciekawy, czy będzie jakiś kontratak z ich strony, cholera. Też myślałem, że coś zrobią. No ale stary, nie możemy spuszczać gardy. Dobrze, że chłopaki też siedzą za... Bigi chyba w ogóle na szwalnie jest, co nie? No chyba to. A, ale szkoda, bo ja w ogóle co niedługo mam kontrolę, bo muszę iść zobaczyć ten w szpitalu, czy wszystko okej z moją raną. Tak, ty masz kontrolę, Jimmy? No. Dobra, to będziemy cię musieli odesłać. Tak, ale to za chwilę dopiero. Dobra, za luz. Godziny. No to czekaj, podejdziemy do Andrea i zagadamy tam. Pamiętacie, jak tu ostatnim razem byliśmy, nie było żadnych ciężarówek. Ba, tuż tak. Po świętach, a on się rozkręca. Cholera, gdzie jest ten Andrew? O, Bigi do mnie dzwoni. Ej, what's up, Bigi, co tam? Yo, siemano, chciałem po ciebie podjechać. No ale czemu podjechać pode mnie? Nie wiem. Potrzebujesz jakąś pomocy? Gdzieś idziemy dzisiaj, coś? No sobie, no możesz wpaść, jesteśmy u Andrea na firmie. Byłem u twojej babci i wiesz z kim się zabawiała? Z kim? Z Landą Kebab, gościu, z największym tureckim księciem. Powiedz mu, że ma nowego dziadka.
Masz nowego dziadka, Landę. Zapytaj się, jak muszę z nim pogadać. Tak. Dobra, jak coś, jesteśmy u Andrzeja, dawaj to. Dobra. Dobra, Biggie to też przyjedzie. A, dobra, sorry, ale on będzie zdziwiony, kurczę, na tą wiadomość. No, siemano, sobie, jaki jest problem? Akcja jest, płacę dużo. No, nawijaj. Trzeba rozwalić ciężarówkę konkurencji, cysternę dokładnie. Ale z jakiej paki, stary? No, mogą stanowić problem dla naszej firmy. No, no dobra, no ale jesteście na tyle duzi, że chyba jedna cysterna to wam nie zaszkodzi. No, trzeba im zaszkodzić, zanim się rozwiną, bo z tego co widziałem, to szybko idą w górę. No, ale czekaj, no to jaki jest ich... O, ja pierdzielę, to jest Bigi? Jak, posunął, niezły gość. No, ale wracając, jak jedna cysterna... Stary, nie wiem, to co oni zaniżają? Ceny? Niszczą rynek? Nie mam pojęcia, ale szybko lecą w górę na zyskach, widziałem. Aha. Na stronie takiej. Siema, Bigi. Siema, siema. Zająłby się tym? No dobra, no ale co ja mam zrobić z tą cysterną? Mam ją utopić, wysadzić. Pozbyć się jej po prostu. Okej, czyli wysadzić, tak? No, możesz wysadzić, możesz utopić, no jak chcesz. Ja płacę ci 50 tysięcy za to. Ty, no stary, no... Bigi? Co? Masz te materiały wybuchowe od Familis? Wszystko mamy, wszystko na hangarze. Pojdź teraz, jak najszybciej za jedną pakę, okej? Okay? Dobra. Dobra, najlepiej C4 z detonatorem aktywnym. Dobra, jadę. Dobra, no, załatwimy to. Widzimy się tutaj, wróć tu. Dobra. Słuchaj, powiem tak, załatwimy to jak najszybciej jak potrafimy, jak to robi Stonesys, ale ma za tą robotę być 100 koła, a nie 50. Wiesz dobrze, jaką mam sytuację i że Marcin Snow jest poszukiwany. A, dobrze. Jakby przyszła tu jakaś inna ekipa, to dzwoń do nas. No, to ale już było, mówiłem już ostatnio. Aha, no tak. 80 mogę dać. 85. No, dobrze, Jimmy. Dobra, niech będzie już. 85, słuchaj, stary, dane potrzebuję. Ludzie będą, to będzie stało, wiesz, musisz mi o wszystkim opowiedzieć, żebym ja był na wszystko gotowy. Wyślę ci miejsce ich rozładunku, powinni tam być, a jak nie, to pewnie dojeżdżają. Okej, okay. Dobra, chłopaki, no musimy wziąć się do roboty, trzeba trochę zarabiać wisiana. To będzie w gotówce wszystko, co nie, bo ja na przelew nie mogę brać. Kasuję z góry jak coś. Dobra, weź pójdź pół gotówkę do bagażnika, 85. No, widzowie, łatwa robota wpadnie. Ale możemy sobie narobić przez to przypału trochę, bo wysadzając taką cysternę damy naprawdę duży znak o tym, że no kurczę, coś się dzieje. A co jest, stary, a to jest w mieście? Bo jak w mieście, to chyba nie podejmę się tego. W Sandy. To dobrze, no to jak coś, to narazimy się na szeryfów. Oni na razie nami się nie interesują. To jest z LSPD, wiesz? No, jakby było LSPD, to bym was nawet nie mieszał. Okej, dobra, to wali ja. Jimmy, przejmij ją. Dycha dla każdego z nas, ja biorę od siebie z tych 80, 55 koła. Widzowie, 55 koła wpada na nasze konto, chłopakom dobra, dajemy podyszce. GPS-a. I zaraz zobaczymy. Okej, tylko pytanie. Jak będą jacyś kierowcy tirów, czy tam szefowie, co mam z nimi robić? Nie wiem, możesz się ich pozbyć. Najlepiej, żeby ci nie widzieli. Co, jak sytuacja będzie wymagała, żebym ich zastrzelił, za każdego płacisz 20 koła. Mogę przystać na takie propozycje. Okej, no to tak jak działamy zawsze, to działamy dyskretnie z chłopakami. No i myślę, że się uda, cholera. Dzwoń się do Biggie. O, jest. Akurat mówiłem o nim. Jak masz ładunek, Biggie? Ma. Patrzcie, zaglądajcie. O kurczę. Wow, niezłe stary, niezła bryka. Rzucam tutaj ten. Tutaj walizę z pieniędzmi. Biggie, tam jest dycha dla ciebie. Kolejna sprawa, ta fura jest zarejestrowana na ciebie? Nie. Na kogo? Są na niej fejkowe blachy? Powinny być. Dobra, pojedziemy tym na robotę, zostawimy tu Steinera, dobra? Dobra. Jimmy, daj mi poprowadzić. Dobra. Załóżcie wszyscy kominiary, ty Biggie swoje okulary. Jedziemy na robotę, musimy wysadzić tira. Widzowie, jedziemy kurczę wysadzić tira. Jest gdzieś na Sandy, poczekamy zaraz na dokładną lokalizację i zobaczymy, co będzie grane. Zarobimy bardzo łatwe sianko, bo swoją drogą Biggie ma zarąbistą furkę do takiej akcji, więc musimy mieć na to uwagę. Zaraz przejmę bombę i będziemy myśleć nad planem. Wysadzamy ciężarówkę w biały dzień, widzowie, godzina 15, my jedziemy wysadzić ciężarówkę. Nieźle nas powaliło. A, jak coś, za każdego trupa płaci 20 koła, ale starajmy się... O, czyli zabijamy ich. Właśnie, siana. No stary, no nie, dla siana 20 koła za trupa, ja nie chcę tak ryzykować, wiesz o co ja chodzi? Ja mogę. Ja nie chcę, jakby spuścimy jeszcze na siebie szeryfów, to będzie dupa. A jak to będzie zamach, to wiesz, pomyślę, że to przewód paliwowy. Masz dwa kałachy na bagażniku. A w bagażniku masz dwa kałachy? No, powinno, są dwa, albo trzy nawet. Słuchaj, a ten ładunek, jak się go detonuje, bo w sumie... Słuchaj, musimy podjechać i tak naprawdę jakoś podłożyć. Najlepiej, jak oni będą gdzieś stali, albo okay, coś. Okej, a ty byś mógł zdalnie go stąd wysadzić? No masz detonator tak. Przecież też. No tak, no. Aha, okej. Czyli co, podkładam taki kwadracik do cysterny i wtedy go wysadzam? Prostokąt tylko... podkładasz, tylko podłóż tak, żeby nie zauważyli. No właśnie. Dobra, chłopaki, to zrobimy tak, że w razie czego będziecie na czatach, w ogóle dostanę już lokalizację. 5 km stąd jest ta ciężarówka. Ja będę na czatach, w sensie wy będziecie na czatach, ja będę podkładał bombę. No i co, no, puścimy to z dymem. Szybka lepiej, kasa, panowie. Na instrukcji pisze, że pod obiektem, żeby powietrze poszło. Aha, żeby poszło ciśnienie, okej, okay, no to cholera, może być ciężko, żeby się wślizgnąć po to, ale dobra, zobaczymy. Dobra, widzowie, kurczę, lecimy z akcją. Lubię takie akcyjki na początku odcinków. Widzowie, zaraz wysadzimy jakąś ciężarówkę, ale do tego będziemy musieli się trochę przygotować i zbadać teren. Widzowie, dojdźmy na miejsce. Dobra.
Dobra, chłopaki, to już blisko. Kilometr nam został, co? On daleko, to jest zwiedzienie, w którym powinniśmy być. Słuchajcie, tylko jedna mała sprawa. Nie róbmy za dymy, jak nie potrzeba, okej? Okay? Nie strzelajmy do ludzi. W ogóle, czy mi masz tą masę? Ubrałeś ją? Co ty masz na sobie? Maskę. A, okej, okay. Biggie, nie wychylaj się, cholera, bo jeszcze nas, zadzwonią na nas po szeryfu. Musimy zrobić to po cichu w miarę. Choć tą furą, to tak zwracamy na siebie uwagę. Okej, okay. Mu chodziło o to. Zobaczcie, jest jakaś cysterna na stacji. A, faktycznie. Gdzie to stoi? Ja odwrócę dwa uwagę i poczekaj, poczekaj, dwóch typa. Poczekaj, mam plan. Zaparkujemy gdzieś dalej. O, dokładnie tutaj. Oj, widzowie, długości może być, kurczę, niebezpiecznie. Ej, dobra, wysiadki, chłopaki. Dawajcie, dawajcie. Chodźcie za budynek ten. Widzowie, trzeba zrobić jakiś rekonesans terenu. Zobaczcie, jak to wygląda. Podsadzić cię na dach? Dasz radę? No dawaj. Dobra, dawajcie. Dobra, jestem, chłopaki. Dobra. Łap tą bombę. Dobra, dobra, mam. Dzięki wielkie. Dobra. Ej, czekajcie, już wam mówię. Ciężarówka i dwóch typa. Cholera. A, mogę próbować się zakraść na dół. Zakradać się? W razie czego będziecie z bronią, okej? Okay? Ej, tak. Wybuch ich zabije, więc lepiej odciągnąć. Ciągnąć? Biggie. Ja pójdę może. Biggie. Nie, nie, daj Bigiemu, daj Biggie, odciągnij ich uwagę, żeby ich nie zabić, okej? Okay? Po ostatnim? Mam nadzieję, że nic nie zrobi. Stary, ja nie wiem, boję się trochę Biggiego. I dobra, ja się zakradam, podłożę bombę, a Biggie niech ich odciągnie. Jak będzie dym, strzelajcie. Dobra, widzowie, robimy to teraz bez trupów. Nie chcemy naprawdę narażać tutaj ludzi na bezsensowne śmierci, a naszych chłopaków na to, żeby wpadli. Kurczę, zakradam się pod jakiś autoserwis. Musimy jak najszybciej tą bombę tam zaplantować, normalnie jak w CS-ie, ale tylko, że my tu jesteśmy w bandzie i ta bomba musi być naprawdę bardzo dobrze podłożona. Już widzowie, nie gadam i skupiamy się na robocie. Okej, okay, podchodzimy pod tira. Okej, okay, coś gadają. Co oni gadają? Chodź, bo mi opana padła, nie wiem co, chodź. Biggie ich zagaduje, dobra, podkładam bombę. Podłożę pod zbiornik paliwa. O tak, widzowie, patrzcie to! Zarąbiście jest. Ewakuuje się i zaraz to wysadzimy. To jest pięknie przeprowadzona akcja. Takie właśnie akcyjki lubię. Kurczę, dreszczyk emocji jest jak zwykle. Jest Yamakuta chyba na dachu albo Jimmy. Gdzie oni są, cholera? Ej, ej, dobra, chłopaki! Poszła detonuj, paka! Chcę to zobaczyć! Poszła paka, spierdzielaj, spierdzielaj! Zobaczyli kałasznikowa! Oh yeah! Poleciała cysterna z powietrzem. Spieprzamy stąd, chłopaki. Jo, widzowie, udało nam się. Szybko spierdzielamy stąd. Kurczę, te wieśniaki nas chyba... O cholera, wieśniak. Ej, ziomek. Na glebę, chamie. Ty też na glebę, Cholera. Dobra, uciekamy. 20 000. Cholera, gościu, stary, lepiej nie odwalaj, twój kolega już dostał kulkę, okej? Okay? Spieprzasz stąd i szefowi donosisz, że tir miał przepęknięty przewód paliwowy, przez to się zapalił, dobra? Spieprzaj stąd, stary, nie widziałeś go. Pierdzielaj, szybko, szybciej. Dobra, dawajcie do środka, ja pierdzielę, kolejna wtopa. Mogliśmy to zrobić bez trupów. Biegnij, pakuj tam tego gościa troszkę, do paki. Odejdź troszkę, odejdź, nie da się wsiąść. Pakujcie tego gościa na pakę. Dobra. Pierdziele, szybko, zaraz tu psy będą. Dobra, widzowie, kurczę, znów plan się posypał, ale na razie idziemy. No, w końcu jesteśmy bandą Marcinka, czyli bandą przegrywów. Ale mamy gościa już na pace i zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać. Dobra, idziemy. Mamy go w bagażniku? Tak. Dobra, będzie trzeba go tu gdzieś wyrzucić. Cholera, jego ziomek go to widział. Fuck, Biggie. Super, Biggie, że znowu maski nie masz. Biggie ma okulary. Super, okulary, a dolna część twarzy jest odkryta. Ach, no w sumie racja, też Biggie mógłby się o to zadbać. Trzeba będzie w końcu kupić. W sumie racja też. Dobra, wiecie co, wyrzućcie go tu do krzaku. Zróbcie to tak, żeby najlepiej, wiecie, nikt go za szybko nie znalazł. Pobudka, wstajemy. On już nie stanie. Najprawdopodobniej nie, bo ktoś mu głowę przystrzelił. Musieliście? Mogliśmy mieć zero trupów. Tutaj już go posiedziemy. Dobra, jedziemy. Zrzuciłeś go? Tak. Dobra, słuchajcie, powiem tak, no, robota jak robota, ale wiecie, że ja nienawidzę, jak są straty w ludziach. Nie lubię do kogoś strzelać, jeżeli nie muszę. Ta robota mamy kaca, tak? Stary, no, żartujesz sobie? Mi to się podoba. Fajne, fajnie to jest. Jesteście chorzy. Nie, panowie, zabijanie ludzi bez sensu jest bez sensu. Marudzisz, 40 tysięcy dla nas, co nie, Biggie? Nie 40, bo jeden dostał kaput. A no tak, jeden tylko. No to 20, to i tak okej. Okay. Po 5 na głowę. To se weźcie te 5 koła i moje, ja to nie chcę. Okej, ja przygarnę. Strzelać do, wiesz, wieśniaków to cholera nie robota. Pieniądz to pieniądz. Nie wiem. Widzowie, dajcie znać, czy sądzicie tak jak chłopaki. Możecie oznaczyć ten moment i napisać, zgadzam się i nie zgadzam się. Żeby Marcin mógł też brać z was przykład, kurczę, bo też waszymi pomysłami dajecie bardzo duże pole do manewru, widzowie. Pamiętajcie o tym, żeby pisać swoje pomysły, bo często je czytam i inspiruję się przy tworzeniu właśnie materiałów, ale widzowie, musimy... W sumie jak jesteśmy na Wajnut, to może sprawdźmy co u naszych sojuszników. Podobno mogli ich pozamykać, jest taka teoria. Ej, dobra, chłopaki, w sumie jak jesteśmy na Wajnut, będzie trzeba zmienić tą furę, to może zajdziemy do naszych sojuszników, co? Dobra. Bo oni powinni mieć jakąś brygę. Można, można. No właśnie, ja podejrzewam, że ich zamknęli. No, mój znajomy Lukas już się
dawno nie odzywał. Lukas? No tak, ten znajomy ten. A, kojarzę. Ale ten twój brat, Biggie, masz z nim kontakt? No, taki średni mam, ale mam. Mam. Czyli tak, nie zamknęli go? Chyba nie. Zerwaliśmy kontakt jakoś, jak z rodzice go zabrali. Aha, okej, dobra. No to mamy problem, bo może być tak, że oni rzeczywiście wszyscy poszli siedzieć. Może tak być. W ogóle my dobrze jedziemy? To tam były ich chaty, co nie? Chyba tak, ja zawsze się mylę w tych uliczkach. O, poczekaj. Ja tu nigdy nie było. A, to tam, no, to tam pod koniec, ta. Już pamiętam. To jest ta ich pierdzielona willa chyba tu? Nie, prosto cały czas. Aha. No, łazi piesa. Zawsze gubię się w tych przedmieściach. Kiedyś to chłopaki zamieszkamy, mówię wam, będziemy mieć takie wille. Każdy będzie miał swoją. Przecież jedną. Mamy jedną, ale na ile osób? Wiesz, nie jesteśmy jeszcze pierdzielonymi milionerami. Obława policji na niej. No to też racja, że w ogóle Yamakuta, ty próbowałeś wchodzić do tej aty? Nie. To dobrze. Ja próbowałem i mnie nie wpuścili, pomimo że nie jestem poszukiwany. No gdzie to? To tutaj, ty. Jest jakaś fura. No to chodźmy. Zagadamy do nich, zobaczymy czy są. Ej, ziomki. Alo, Snowzis z tej strony. Siema, ty. My w sprawie Pikachu też donieśliśmy info. I pytanie, czy jest właśnie, OG wasz jest, tak? Nie, to ja. Ty, co jest z wami, chłopaki? Co jest grane, że się nie odzywacie? Słuchaj, przed chwilą mieliśmy tu wielki wjazd hordy policji, no i generalnie to nam połowę osiedla zawinęli. Jak to? Kiedy to było? Jakieś 2 godziny temu. Co ty pierdzielisz, poważnie? O cholera, no to u nas nie lepiej. Wszystkich zawinęli? Wszystkich? Nie wszystkich, ale reszta się chowała po domach. Okej. Okay. Stary, u nas jest ten problem, że chłopaki, kurczę, no dostali kulkę. Ja też dostałem, bo pojawiły się nowe goście. Swift, dlatego znacie ja ich może? Teraz wiecznie w kamizelce. Polecam wam też. Nie kojarzę. Goście z Vespucci, mocni gracze, wiesz, świry. Odgryźliśmy im się. Tak tam uderzanduje w ogóle. No to też się zdziwiłem, stary, ale oni tam podobno są, oni tam, wiesz, trząsą tym przedszkolem. Przerąbana sprawa, mocny temat. Słuchajcie, będę potrzebował od was jednej pomocy. Zostawiłem wam furę Bigiego. Dacie radę nam załatwić jakąś brykę? Jest. No. Pozostawcie na parking, bo fajna bryka nawet. Mi się przyda może jeszcze do jakiejś akcji. No, ale na razie musi chwilę odpocząć Bigi, żeby przypału nie było. No dobra. No bo wysadziliśmy tira w Sandy i trochę zadyma. Jeden gościu kaput. Yeah. Ja mam jedno pytanie. Pamiętasz, co sprzedaliśmy wam Witchopa, nie? Mm-hmm. To gdzie on jest? Co jest z jego właścicielem? No właśnie, dobre pytanie. No, sprzedaliśmy to jakiś chłopi. Jak się nazywał? Ramzes? Chyba... O, ja pierdziel. No, mamy trap. No i mamy trap. Czyli ten gościu posiada najprawdopodobniej... Ramzes to jest szef Swiftów. Tych gości, którzy nam wjechali na dzielnicę. O, no to dziwnie się zdarzyło. No to bardzo się dziwnie zdarzyło. Nie gadaj, że macie z nimi sojusz. On coś tam mówił, że ma jeszcze siłownię jakieś. No tak, to ten sam typ. Cholera, on ma siło... Ja pierdzielę, ile on ma biznesu. Może być ciężko. Uderzyliśmy w O1, ale to widocznie go nie zabolało. Słuchajcie, chłopaki, jak chcecie pomóc w tej wojnie, to jesteśmy bardzo otwarci. Potrzebujemy waszej pomocy. Chętnie, no ale widzisz, dobra, no, tak. Ludzie nam się sypią. Okej, dobra, to chociaż... No, resztkami ci pomożemy. Dobra, dzięki wielkie. Byle wiecie, wysłać kilku ludzi na Mirror, żeby pojeździli, posprawdzali, pokumali się z naszymi. Dzięki wielkie, chłopaki. Dobra. Możemy wziąć tą... Adios. Tak, stoi przed wejściem tam, auto będzie wziąć. Dobra, weźmiemy ją. Dobra, widzowie, kurczę, nasze ziomki z Vinewood jednak zostały naszymi ziomkami. Ha, wybiliśmy im szybę jeszcze w furze. Ja pierdzielę. Pożyczamy ich oczywiście furkę. A, tu fotelik jest, to jakieś dziecko chyba jeździ. A, stary, nie dyskryminuj ludzi. Dla ciebie może fotelik, zmieściłbyś się, myślę. Nie, wkurzaj mnie. W ogóle, wiesz, że cię lubię. No, co dam ja, Makuta? Bo mam babcię, ostatnio mi coś tam zaczęła gadać o jakimś Turku, który przypowiada podobną przyszłość. Co ty gadasz? A przypowiedział mi, że znajdzie miłość i znalazła Klera, który ma 25 lat. Poczekaj, ale jak to, ten Turek serio przepowiada przyszłość? No, tak mi się wydaje, nigdy go nie widziałem, ale babcia poleca. A gdzie on stacjonuje? W Sandy, coś takiego. O cholera, w Sandy. A dokładnie? Jakbyś mógł lokalizację bliżej podać? Tam byli chyba lości. Klub są, nie. Klub losów, tak? Tak, no. No dobra, możemy tam zajechać w sumie, ale co my chcemy się... Hej, no może on nam przepowie wynik naszej wojny ze Swiftami. No, policjanci słyszałem, że przy śledztwach, zabójstwach się, wiecie, kontaktują z różnymi wróżbitami, to my się skontaktujemy z nim. To dobry pomysł, masz takie informacje? No, nieraz mówili o tym w telewizji. Jest publicznie dostępne. Przecież to sensu nie ma. No nie, no bo często ci wróżbici wskazywali... Naprawdę, słuchaj się telewizji, a w zimę będziesz w sandałach chodził. No, ale słuchaj, no. Aj, dobra, zobaczycie. Idziemy pewnie do tego gościa i przepowie nam prawdę. Dobra, widzowie, jedziemy do jakiegoś, kurcze, wróżbity, zobaczymy, co on nam powie. Zapytamy go na pewno o to, jaki będzie przebieg tej wojny i zapytamy go, jakie szanse ma Snowzis. Widzowie, jedziemy tam. Bo jakie jesteście pewni, że to tutaj? To wygląda jak jakieś obozowisko bezdomny. Tutaj Lost usiądowali kiedyś. Lost MC, to był ten ich klub motocyklowy. Tak. Okej, to jest ten kamper, Yamakuta? Tak, to jest
ten. No dobra, zapuśćmy do gościa, zobaczymy co on nam przepowie. Tylko wiecie, ściągnij Jimmy tą bandamę, żeby gościa nie wystraszyć. No widzowie, ciekawe kim jest ten gościu? Ej, na mieście sudne. Co? Niezły gość. Przepraszam, czy my dostaliśmy się do wróżbity? Tak jest. Widzowie, to nie może być prawda, to nie może być cholera. Nie? Nie, czy to jest on? Nie, to mi się tylko wydaje tak w głowie. Panie wróżbit. Słucham. Czy pan żeś cholera nie jest Landom Kebab? A ze mnie to. Ja ci, co, stary, co ty masz na sobie do cholery? Grubasie. Co ty masz na sobie do cholery? No to jest Wigi, gdzie ty schowałeś tego bejsbola, co? Tak? Mówię, że chowanie bejsbola pod fałdą nie jest zdrowe. Uderzę go. Dobra, uderzę dobra, go. Uspokójcie się, cholera. Wy kłócić się o bejsbola, a Landa Kebab jest jakbyś wróżbitą. Landa, co ty robisz? Tak jest, obraca. Jestem wróżbitą na ćwiercie tato. Jak to jesteś wróżbitą na ćwiercie tato? Na ćwiercie tato. Na kolejną ćwierć jestem kierownikiem w szwalni, a na dwie czwarte jestem dawcą kebabów. Aha, to powiem ci super, stary. Nie, no to wiesz co, w sumie żadnej przepowiedni się od nieopewnie nie dowiemy, co? No przecież przepowiana. No przecież mojej babci przepowiedział. 50 dolków za wróżbę z ręki i 100 dolarów za tarota. Dobra, to 100 dolarów za tarota poproszę, proszę. I za 100 dolarów spada z naszego konta, idziemy w ten absurd. Dobra, ale to musicie się odwrócić. To nie działa, no, ja to w Paryżu. Będę tu rozkładał karty. Aha, dobra, będę no. Będę musiał użyć mojego medalionu mocy. No dobra, odwróciłem się. Aha. I co teraz? Halo, no. Ja rozkładam karty na stół. Aha. I co teraz? O, taka się burzliwa przyszłość. I mogę się już odwrócić? Tak. Co to oznacza? Co widzisz to tą znaczy? Kartę? Tego rycerza na koniu? No. Który wbija miecz w węża. No i co to oznacza? To oznacza wielką porażkę. O cholera, w niedalekiej przyszłości. Ej, to chyba przegramy wojnę. Ale kurczę. Za dodatkowe 100 dolarów może to być wygrane. Widzowie, skąd ja wiedziałem, że to tak będzie wyglądać? A za 200 dolarów to co to będzie? To będzie ogromna wygrana. Widzowie, to jest klasyczny Landa. No 200 dolarów spada z naszego konta. To proszę, 200 dolarów dla ciebie. A za pół tysiąca będziesz startował w wyborach i wygrasz. Nie, w to akurat nie wierzę, ale te 200 dolarów, żeby nasze szanse się zwiększyły, to myślę, że dobry pomysł. Dobra, coś chciałbyś jeszcze wiedzieć? A masz coś za darmo? Za darmo? No? Za darmo to można w mordę dostać. Dobra, Landa, wiesz co, pierdzielę to. Mam nadzieję, że twoja przepowiednia się sprawdzi. Nie sądziłem, że jesteś wróżbitą, stary. Stary, ty mnie jeszcze nie znasz. Dobra, dziwnie to zabrzmiało. Yes. Dobra, Marcin, my się widzimy później, ja będę... Dobra, trzymaj się, Jimmy, leć na kontrolne. No. Siemano. Cześć. Ej, porąba na akcję, co nie? Landa Kebab jest pierdzielonym tym. Mnichem Shaolin. To się nie, no, wróżbit. Dobra, chłopaki. No, myślałem, że nie jestem aż tak głupi, żeby pojechać do wróżbity na drugi koniec stanu, ale jednak jestem na tyle głupi, żeby się na to nabrać. Ja Makuta, dziękuję za zmarnowanie czasu. Gdybym wiedział, to bym cię tu nie wysłał. Moja babcia polecała, powiedziała, że przyjechał, no to poleciłem tobie. No dobra. Halo, kto tam? Halo, szefie. Poczekaj, bo młody dzwoni. No, co jest, młody? No, szefie, potrzebuję twojej pomocy. Czemu? Co jest grane? No, taka sprawa jest, że ja mało godzin w tym semestrze zrobiłem i teraz muszę nadrabiać. I takich trzech typów się do mnie przypróbać co chwilę i no, niemili są bardzo. No, ale stary, ty umiesz gnata trzymać, a nie umiesz ich zastraszyć. Zrozum, że ja nie mogę mieć szefie przypału. Coś ty się z turka urwał. Mama już jest wystarczająco zła. Jak jeszcze mnie na tym nakryje, to nie wiem, co mi zrobi. Kaj, młody, czej, gdzie ty się uczysz? W Ulcie? Tak. O ja pierdziele, chodziłem tam do szkoły z Jimmy i z chłopakami. No dobra, no słuchaj, no mogę podjechać pod Ulce. A co oni, gdzie oni są? Widzisz ich gdzieś? No są przy boisku, widzę ich tam. A, no dobra, możemy podjechać pod Ulce z Bigiem i Yamakutą i im przemówić do rozsądku. Komuś trzeba wpieprzyć? Dobra, jedziemy tam, jedziemy. Dobra, cześć młody. Ta, Bigi, trzeba gością wpieprzyć. Zastraszają młodego, kminisz to? Młodego? Dobra, jedziemy, jedziemy. Ta, normalnie bullyingują go. No, widzowie, kurczę. Spróbować tuwę, czy na piści? Wiesz co? Na spokojnie tam, bo jak kapną się, że jestem na Ulcie, to może być lipa. Więc dobra, zagadamy to do nich normalnie. No zobaczymy, czy oni mają daty. Maksymalnie pistolet. Nie to, co wczoraj wyjąłeś. Dobra, widzowie, kurczę, lecimy na szkołę, zobaczyć, co u młodego się dzieje. Jeżeli naprawdę jest gnębiony jakoś przez ziomków, czemu się nie obroni? Jest w końcu, można powiedzieć, gangsterem. No ale jak potrzeba pomocy naszej, tutaj, kurczę, naszych ludzi wspieramy, więc lecimy w tej chwili pod szkołę. A to będzie też fajne wspomnienie, bo też tam nagrywaliśmy kilka odcinków. Pamiętacie, że były odcinki ze szkoły, jak Marcin chodził jeszcze do szkoły, to może, kurczę, jakieś nostalgii, tak, powiew nostalgii będzie. Ale widzowie, ja już nie pierdzielę, jedziemy. Pina, ty my jedziemy tutaj. Na Ulca. Nie, no ja się chyba zawracam. Czemu? Chodziłem tutaj. Pamiętam, jak mnie tutaj bili. Pamiętam. No, my byliśmy ludzi z
tym, Jasper, nie pamiętam Jaspera, wtedy polubiłem. Był bocian taki u nas z klasy. Był Flaming, brat bociana, ja pierdzielę, ale akcje były. Co to za mody? To jest nasz mody? Nie, to chyba nie nasz mody. Nie wiem. Ty, ziomek! Dzień dobry. A ty widziałeś może takiego młodego? Poczekaj, chyba, bo ich widzę. Dobra, nieważne, wiesz co, siemano, trzymaj się, miłej nauki. O, co tam? Ta. Wow, widzowie, jest młody chyba, kurczę, i chłopaki, którzy go tam gnębią. Dobra, idziemy im, kurczę, przemówić do rozsądku. Ty, Bigi, o no, ja z nimi pogadam. Nie podpalaj się. Hej, o, właśnie. Ej, ziomek. Ty, co ty z tym scyzorykiem do cholery? Ty chcesz mordę wyrwać? Ej, ty wiesz, z kim ty gadasz, chłopie? Ty wiesz, z kim ty gadasz? Co gościu? Co do młodego się zapiesz? Wiesz, kim on jest? Telefoników. Skakiwałeś, no? Telefoniki, sikorki i pieniążki. Łap go! Cholera, ty stoisz tu, jak widmy w bloju. Kim ty jesteś? Marcistą, cholera, legenda tej szkoły. Zapamiętaj to sobie. Puściłem prawie z dymem. No tak, to. Nie spuściłeś jej? Co? Przecież podpaliłeś to. No podpaliłem to, z chłopakami moimi. A wy co tu jesteście? Pierwszy rok, że nie o mnie nie słyszeliście? Nie, no, słyszeliśmy o tobie. Jesteś naszym autorytetem. Ta, autorytetem to masz gównianego autoryteta, naprawdę. Bo, żeby gnębić młodego. Co, myślisz, że młody sobie nie poradzi, gościu? Myślisz, że nie zadzwoni po mnie? A skąd byśmy wiedzieć, że ty go znasz, on ciebie bardziej? Młody, jaka kara dla nich? To teraz dobrze, już pokaż mu. Ała. Dawaj go, młody, dawaj go. Co to za czerwone barwy? A ty, stary, te czerwone barwy, to ci się nie pomyliło, z której ulicy jesteś? Z forum jestem. Z forum? Ty, forum drive. Mam blut ksywę mam. Ty, a ty co? Dajcie nam już spokój. A ty co spierdzielałeś, chłopie? Co? Ty wiesz, że młode osie nie dotyka? No, już będę wiedział. Tak, młode osie nie dotyka, młody, prawda? Dobra. Prawda. No, jak piśniecie o kimś o nas słówko, że tu był jakiś Marcin Snow. Przypomnę wam, jestem cholera poszukiwany listem gończym, frajerzy. Co? Tak, dokładnie tak jak słyszałeś. W tej chwili mogę cię odwalić i tak mi wyroku nie zwiększą, bo już mam dożywocie. Nie. Tywo się na młodego spojrzyjcie, to będziecie w klaku. Postał się. Poszczał się? Ja pierdzielę, stary. Młody, nagraj to i wrzuć do internetu. Dobra. To teraz wy macie, bullying, frajerzy. Jak masz na imię? Jak masz na imię? No przedstawiaj się mu. Nie wiem. Do kamery, nie wiem. Tutaj do kamery. Odsuń się od kamery, bo przecież to jak trafi to... Ej, to ty uciekasz. Dobra, jak twój kolega spierdziela, to ty masz w zęby za niego. Frajerze. Dawaj bigi go, dawaj w zęby chowa. Masz w... O. Ała. Dawajcie go, chłopaki. Ała, dajcie nam już spokój. Dzięki, szefie. Dobrze, jest zrobione. A ty, frajerze, nie wstawaj i leż. Gościu, młody, jakby był jakiś problem, to nie bój się, tylko wsadź kosy. Nauczyciele, dobra, spierdzielamy. Młody, zdupcaj stąd! Nie było ciebie tu! Yo, widzowie! Ale załatwiliśmy szkolnych, kurczę, tutaj oprawców młodego! Pomogliśmy młodemu za to plusy, reputacja dla nas! Gdzie nasza fura w ogóle jest? Cholera, czy nam fury odholowali? Ty, Bigi, furę nam odholowali! Pila, zaraz się tym zajmę, chodźcie tu! O cholera, ten gówniarz tam ucieka! Łapcie go! Dobra, boisz tego gówniarza, chodź tu. Już trudno. Ty, młody, kogo to fura? Dyrektora. A to dyrektor dzisiaj wraca pieszo, kminisz, no? Najfajnie. Póki jestem jeszcze na liście gończym, jestem poza prawem. Dawaj, wsiadamy. Młody, zostajesz tutaj. Wracasz się uczyć. Ja mam jeszcze jedną sprawę. Co jest? No bo ja muszę zostać w szkole, muszę nadrobić godzinę, jak chcę zdać i nie musieć tutaj chodzić. Jest taki problem, że krzep nie musi zastąpić przy pilnowaniu tego kontenerowca. Którego kontenerowca? A, tą robotę, co wzięliśmy, kontener. Tak. No dobra, no i mamy tam podjechać, tak? Jak macie tam podjechać? Coś to, Dyrek biegnie chyba. Dobra, idziemy, dobra. No. Musiałem przelewem 120 tysięcy. 120 tysięcy. O cholera, dobra, stary, jedź szybko. Cholera, buchnęliśmy dyrektorowi furę. Widzowie, co jest w ogóle grane? Nie, go, jest super. Dyrektor się skapnął, że furę mu buchnęliśmy. A to w ogóle ten inny dyrektor był. Za naszych czasów, jak Marcin chodził, to był ten taki niemiły. Dobra, Bigi, dawaj tą furę. A wiesz co, podjedziemy na szwalnię, weźmiemy twoją brykę i lecimy od razu na doki. Musimy sprawdzić ten kontener. Dawaj. Dobra, widzowie, ogarnęliśmy furę ze szwalni. To jest fura Bigiego, w ogóle bardzo wygląda podobnie do mojej. Ale no udało nam się, goście już nie będą młodemu dokuczać. No plus rep dla nas. Ale sprawdzamy teraz też ten kontener. Bigi, jedź tam, stary, jest taki zielony kontener. Musimy go jak najszybciej sprawdzić, bo cholera, wiesz, no, zapłacili nam. A i młody w ogóle powiedział, że 120 koła wpadło na moje konto. Widzowie, 120 koła na moim koncie, co tu się dzieje? Stój. O cholera, co jest grane? Policja, tu jest, policja? No wycofuj, a przecież jedź przez bramki tam.
jedź przez bramki. Nie przywalą się do tego. I co jest grane? O cholera, stary, ale lipa. Ten kontener otwierają. O ja pierdziele, ja co w nim musiało być? Dobra, przyjeżdżamy, nic no, nie stoi. No. Jedziemy stąd, stary. Jedziemy? No, jedziemy stąd jak najszybciej. Ty, ale dobra, w sumie spoko, bo pieniądze za ochronę kontenera dostaliśmy. Będę musiał wam jakieś wypłaty zorganizować. Co w tym kontenerze musiało być? Kim byli ci ludzie? Że warto do nich mieć kontakt? No, widzowie, policja zgarnęła cały ten kontener, co jest w ogóle grane. Ja pierdzielę, helikopter, milion policji, dwa helikoptery są. Ale tu musi być naprawdę gruby temat, w tym szkoda, że to nie otworzyliśmy. Mogliśmy, widzowie, to otwierać. Tam, jak tyle policji tam jest, to tyle siana musiało być. Stary, w milionach jak nic, co nie? Ja dobra, gdzie jedziemy? Wiesz co, myślę, że trzeba się trochę dozbroić. No zadzwonię do takiego mojego ziomka, Wijaya. On nam załatwi kamizelki, tobie się przyda na pewno taka jedna. Tobie ja ma kutaj mi. Więc kolnę do niej. Dobra, widzowie, dzwonimy do Jaya. Ogarniamy to. Yo, what's up, Jay? What's up, co tam? Siema, potrzebuję stary kamizelek z 15 sztuk. Masz ogarnąć? Dobra, zaraz na forum drive. Dobra, klasy A2 to są te na cholera do kalibru. Jaki to był? Migi, jaki jest kaliber do Kałacha? Kurde. Siadaj. Jaki był kaliber? A nie pamiętam. 7.62, 7.92, no na te długą amunicję potrzebujemy. Te lepsze takie. Dobra, ile to będzie siana? Około 80 tysięcy. Dobra, mam być na forum, na głównej ojce? Na forum, ja zaraz przyjadę z rzeczami. Dobra, my tam już jedziemy, jesteśmy blisko. Jo. Dobra, chłopaki, ogarnąłem od Jaya 15 sztuk kamizelek. Weźmiemy to, zapakujemy, rozdamy naszym chłopakom. Nie możemy być niczego nigdy pewni, co się dzieje. A przy okazji, zbierzcie chłopaków na ławkach, damy im te kamizelki, okej? Okay? Dobra, gdzie musimy jechać? Tu prosto, tam na ośkę do zielonych. O, widzowie, dobre zamówienie się szykuje, fajnie. Okej, okay, oni już tu są, czy jeszcze nie? Ale co, że prosto. Twoja fura trochę jak gruchot wygląda, o, i są już. Ale dawajcie, chłopaki, wysiadamy. Zakupy. Super, to mi się podoba, wiecie. Siemano, Jay. Siema, chłopaki. Słuchajcie, macie te kamzy? Tak, wszystko jest w aucie, weźcie se, przepakujcie. Dobra, ty w ogóle muszę ci coś powiedzieć. Stary, kojarzy takich ziomków jak Swift? Nie. No, to słuchaj, a kto urzęduje w ogóle na Wespucci? Jakie gangi? Obecnie jedynie, o których wiem, no to Balasi. Tak, Balasi na Wespucci gdzie? No, przejęli mi jeden teren, ale to mniejsza. A, tam gdzie się spotykaliśmy kiedyś? Tak. O cholera. No ale słuchaj, no na Wespucci jest jedna większa grupa taka, nawet większa chyba od moich. Wiesz gdzie jest tatuatorium takie? No. No to właśnie spaliliśmy, to puściliśmy z dymem, to było Swiftów. Tacy niby motocykliści, ale nowocześni, to nie są żadni lości harlejowcy, tylko tacy wiesz. Skóra jest, ale to tak co oni, no. Tak, rozumiem, no. A znasz takiego ziomka jak Ramzes? Prowadzi siłownię na Wespucci. Nie znam. No to właśnie cholera za no name. No właśnie, to samo powiedziałem, ale ten no name ma stary kałach. Skąd on to ma? Zabierać się, bez barw jedziemy. Ej, potrzebuję stary, jak chcesz pomóc, to cholera, ja jadę się rozjechać, przejechać po te Wespucci, zobaczyć o co chodzi. Tak? Dobra, jak coś to będę ci dawał znać, cholercia. Przepakowaliście wszystkie kamizelki? Tak, Bigi przepakował. Dobra, zarąbiście. Wiecie, każdy musi być już ogarnięty, a ty, Yamakuta, ogarniasz ludzi na ławkach, żeby czekali? Tak. No dobra, wręczymy im te kamzy. A ty, Jay, jak tobie leci dzień? W miarę okej, nieźle. No i dobrze. Super, fajnie, że to... A właśnie, 80 koła. Mi się sypie, ale... Trzymaj 8 dych. Widzę, 80 koła spada z naszego konta, do nas telefon jakiś dzwoni. Poczekajcie, numer mam. A, lecę tam. No halo, Elburo, zadyma, wjeżdżają jakieś motocykliści dziwni. Co jakie Elburo zadyma? No wjeżdżają jakieś na motocyklach goście. Pistoletami w ręku, ilu. Strzelać. 30 łącznie, ale się gdzieś tu rozjeżdżają cały czas. O ja pierdzielę, dobra, jedziemy tam. Jay, wiesz co jest sprawa, musimy spieprzać, bo wjechali dobra, nam na Elburo. Gdzie? Elburo? Elburo wjechali, 30 dobra, motocyklistów przebierzemy około. Przebierzemy się i wjeżdżamy. Dobra, chłopaki, zgarnie z... Ja pojadę na ten... Poczekaj, dzwoni do mnie. Halo, kto halo tam? No, fajnie tu na tym Elburo. No, tak, no. Ramzes, tak? Ta. Na Elburo? No, na Elburo. Tak, to zaraz tam będziemy, szykuj dupsko, śmieciu. Czołgi, wszystko mogę, to mogę, ale wszystko dobrze mówić. Czołgi, karabiny, wszystko będą. Słuchajcie, chłopaki, jedziemy z tymi kamizelkami do chłopaków, ogarniamy im to i bierzemy ich wszystkich, okej? Okay? Tak, ja jadę na szwalnię. Dobra, zobaczę, chłopaki czy tam też ja się tak tutaj wie ogarniają. Dawajcie. To ja idę, się. Dobra, jo. Jesteś? Bigi, dawaj na ławki, zgarniemy kilku naszych ziomków. Tam dojadą też familii z przebrani i polecimy na to Elburo. Jo, widzowie, ale akcja! Jay nam pomoże w odbiciu ośki, kurcze! Tracimy tereny! Furę na furę na robotę? Wiesz co, nie, pojedźmy tym Jayhem. Dobra. Jedź na ławki jak najszybciej. Dobra, kilku chłopaków weźmiemy jak będą, a reszcie już może dawać znać nawet, żeby już byli na Elburo, żeby tam się strzelali. Dobra. Tu nie ma nikogo. Cholera, co jest grane? Oni już chyba pojechali? Na Elburo już są. Chyba na Elburo, dobra, jedziemy tam, stary, jak najszybciej. Dobra, jedziemy.
jedziemy, jedziemy, jedziemy. Sio, widzowie, nasi ludzie już pojechali na Elburo, kurczę, na nas nie czekali. A gdzie są właśnie ci, zieloni, Familis? Co z nimi? Dobra, stary, musimy uważać, bo widziałeś, że tam ci od Familis też są w barwach czarnych, żebyśmy po swoich nie strzelali, okej? Okay? Dobra, dobra, dobra. Dobra, wysiądziesz ze mną i będziemy musieli zobaczyć, co jest grane. Jak z domu będzie zadyma na tej ulicy, to chyba policja nas zabije. Ty, ta, słyszysz, to już strzelają. Ja pierdzielę, nasi się bronią, dawaj, jedziemy tam jak najszybciej. Jo, widzowie, ale zadyma jest, cała ulica. Aż kurczę, tutaj słuchaj. I wyjmiemy z bagażnika rzeczy. Dobra, 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 dobra. Dobra, ja wyjmuję Gnata, stary, zakładam czapkę. Braś to, dobra, stary, wyciągnąłem czapę, co? Braś to? RPK, nie bierz tego, stary, to jest za duże. Weź Gnata, dawaj szybko, Biki. Jo, pierdziele, widzowie, ale zadyma jest. Wpadła mi kamera, wybaczcie mi za to. Ale coś tu się dzieje, nawalają. Musimy, kurczę, tutaj podejść ich blisko. Cholera, widzicie, jak Marcin wygląda? Nie jest totalnie na to przygotowany. Ja pierdziele. Czemu nie założyłem jeszcze kamizelki, cholera? Dobra, widzowie, musimy podejść tam. Jaka tam strzelanina jest? Mamy jednego gościa, cholera! A! Dostał, dostał! Bigi, leży, leży, dostał ode mnie! Bigi, jesteś tu? Bigi! Cholera, bo jest zadyma tutaj! Jestem, z drugiej strony. Dawaj, jestem. Podbiegaj do mnie, cholera! Dostał jeden gość! Widzisz kogoś, kogokolwiek? Nie widzę nikogo. Dawaj! Cholera! Familis podjechał, nie strzelaj do tych po prawo! Chłopaki od Familis, podbijam do nich. Ej, JJ, który to ty, który to ty? Ja tutaj przed tobą. Siemano, dużo ich jeszcze zostało? Nie widzę ich wszystkich. Cholera, zadyma jest straszna. Tak. Jeden leczy. Widzisz to? Młody tam od nas napierdziela w niebieskiej czapce, nie strzelajcie przypadkiem do niego. Dobra. Widzę jednego za niebieskim autem. Cholera, dostaję, pociągnę mu serio. Jo, widzowie, ale tu jest zadyma normalnie. Cały czas bronimy tej ulicy. Dawajcie tutaj, chłopaki, pójdziemy. Musimy jak najszybciej ich dojechać. Nasi są ranni. Jak to? Który młody oberwał? Nie, ktoś inny. Palma? Dostał jeden, leży na ulicy. Wodowałem mu już 4 pestki. Kolejnych biegnie kilku. Ja pierdzielę, drugi oberwał. Dawaj, Bigi, podbijamy do chaty. Musimy chatę opróżnić. Co ma? Co jest? Pa. Co to? Co wziąłeś? Przyda się. Dobra, dawaj, bierz to kałacha. Dobijam go gościa. A masz, dawajcie, biegniemy tam. Dawaj. Ale zadyma, stary. Musimy podbić do chaty, wchodzimy tyłem. Auto wybuchło. Ja pierdzielę, debile detonują nam pojazdy. Wchodzę. Ja, chłopaki, to my. Dobra, jesteśmy tu. Dawaj, Bigi, do góry. Ja pierdzielę, jest jeden. Zamiana. Czaj rozwala, leży. Ja pierdzielę. Nie wstawaj. Cholera, wszyscy. Ja pierdzielę. Chyba się spotyliło. Patrz, coś się dzieje na zewnątrz chyba. Na dole, dawajcie. Odjeżdżają? Dojeżdżają. Cholera. Dawajcie, chłopaki, dawajcie. No, dostał jeden ode mnie. Strzeliłem mu w ciało. Ja pierdzielę. Jo, widzowie, jaka to jest zadyma, cała osiedla walczą, dwa, kurcze, trzy ze sobą. Gdzie oni są, cholera? Jest, Bigi tutaj ratuje sytuację też. Mamy, a nie, to nasz. Cholera, młody, nie strasz mnie tak. Sorry. O, widzowie, jeden jest w krzakach tutaj, dobra, dostał. A pierdziele, jak najszybciej musimy zawijać, bo policja stąd będzie zaraz. Ej, Carlos, jeżeli jesteś w chacie, to niech mieszkańcy nie wychodzą. My spierdzielamy stąd. Biorę ich motor. Młody, spierdzielaj stąd, każ ludziom się wycofać. Spoga. Odbiliśmy to. Odbiliśmy. Chłopaki, spierdzielamy stąd, ty już po wszystkim. Do usłyszenia. No, jo, Bigi, uciekaj jak najszybciej. Zawijam, już słychać sygnały. Co? Jo, widzowie, nawet słychać chyba helikopter policyjny. Dobra, widzowie, to byłby koniec tego odcinka. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście, ale mnie już gorączka i angina przycisnęła i kurczę, nie mogę, ale obroniliśmy całą naszą ulicę. Ja pierdzielę naprawdę mocno, jeszcze chłopaki z Familii sam pomogli. Zarąbisty odcinek, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subiku, łapie w górze i o komentarzu, bo to mnie bardzo motywuje też. I możecie paść na Instagrama, a ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć!